wspólnie z firmą Baltic Cup w ramach takiego projektu Busole 2023. Otwieramy dzisiaj ekopracownię, pracownię dla nauczyciela biologii, przyrody i geografii. Tutaj będą odbywały się zajęcia z tychże przedmiotów. Projekt wykonany przez naszą nauczycielkę naszej szkoły, panią Marię Kubinowską. Wszystkie rzeczy, które tutaj są wykonane, wykonaliśmy sami, bez żadnej firmy zewnętrznej. Wszystkie materiały przygotowaliśmy sami, tak, dobór pomocy dydaktycznych tutaj dzięki nauczycielom biologii i przyrody. Oprócz mikroskopów, takich stricte pomocy do biologii i przyrody, mamy też stację meteo. Stację meteo, która jest taką półprofesjonalną stacją wykorzystywaną przez służby, dla których ważne są parametry pogodowe. Wykorzystywana też w rolnictwie, tak więc dzieci będą na bieżąco mogły śledzić zmieniającą się pogodę wokół naszej szkoły, naszej dzielnicy, czyli parametry związane z jakością powietrza, z ciśnieniem atmosferycznym, z wiatrem, z wielkością opadów. To bardzo dobrze, że takie przedsiębiorstwo, które tutaj operuje w okolicach właśnie SKOP-u, bardzo aktywnie współpracuje z lokalną społecznością, czerpie dowody i właśnie chociażby ta sala. Dzisiaj widzimy pewnie nie pełni jeszcze jej możliwości, ale widać, że może służyć i eksperymentom, i poznawaniu zasad przyrody, fizyki, pewnie także poznawaniu świata, więc super.